Madryjczycy kochają dzieci. I kobiety w ciąży i kobiety z małymi dziećmi mają priorytet, priorytetowe wejście, obsługiwanie i to można spotkać na każdym kroku. I w hipermarkecie, w administracji publicznej, wszędzie. Doświadczam tego na każdym kroku i jak byłam w ciąży i teraz jak jestem na spacerze, czy coś załatwiam z Mią. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale w jednym tygodniu ja zgubiłam jednego AirPodsa i Paweł zgubił jedną słuchawkę. Chcemy odebrać Pawła słuchawki, a ja postanowiłam, że kupię sobie nowe AirPodsy, jak nagram 30 vlogów. Ten ma specjalny wjazd dla kobiet w ciąży, dla kobiet z małymi dziećmi, z wózkami. No i obsługiwani jesteśmy jako pierwsi. Paweł odebrał już słuchawki. Jesteśmy w urzędzie i Paweł załatwia jakieś dokumenty w tutejszym rejonie energetycznym. Pan był niesamowity, ponieważ nie znał angielskiego i sam z siebie zaproponował, że będą rozmawiać używając aplikacji Google Translate. Super w takich urzędach jest to, że wszędzie jest opcja obsługi priorytetowej dla kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnością. Idziemy na pizzę. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale na Maderze opłaca się być w ciąży bądź robić zakupy z małymi dziećmi, ponieważ wszyscy od razu reagują, przepuszczają, są uprzejmi, mili, uśmiechają się do dziecka. To jest super.